Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy raz Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: za kogo uważają mnie tłumy? Oni odpowiedzieli: za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza. Jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. Zapytał ich: a wy za kogo mnie uważacie? Piotr odpowiedział: za Mesjasza Bożego. Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć. Będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w piśmie. Będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Gdy ludzie modlą się razem, mogą sobie nawzajem stawiać bardzo trudne pytania. Ja nie mogę pewnych pytań postawić człowiekowi, z którym mnie nic nie łączy, albo który do mnie nie jest przyjaźnie nastawiony, bo on może mnie zaatakować. Ja mogę pewne trudne pytania postawić człowiekowi, z którym się modlę, z którym mam więź duchową. Nie tylko modlitwa zbliża, ale i pytania, które odkrywają stan umysłu i serca. Wydaje się, że treść naszych pytań mówi o poziomie i jakości naszych poszukiwań, osobistych doznań, poziomu życia wewnętrznego. Czy my stawiamy innym pytanie? Jakie? Czy my pozwolimy sobie postawić pytanie? O co mnie inni pytają? Do czego zmierza Jezus, stawiając pytania? Wydaje się, że do ujawnienia tego, co w myślach i w sercu człowieka. On chce, byśmy poznali poglądy i odczucia ważne dla nas, mobilizujące nas, albo mogące wpłynąć na pomniejszenie naszej wartości w oczach innych. My przez pytania, na które dajemy odpowiedzi, wzrastamy w mądrości. Tu nie chodzi o wiedzę, ale o mądrość, o to, czym człowiek będzie się w swoim życiu kierował. Nasze poglądy ujawniamy przed tymi, którym ufamy, a ufność wyzwala w nas szczerość. Jak mam zaufanie, to jestem szczery, a jak nie ufam, to trudno zdobyć się na szczerość. Jezus mówi o cierpieniu i o śmierci. Czego oczekuje? Byśmy o Nim pamiętali, byli przy Nim, dzielili z Nim Jego przeżycia, troski, zamiary. Zdolni jesteśmy cierpieć wówczas, gdy blisko nas jest osoba kochana. Wtedy jesteśmy w stanie mówić o naszych ranach, o naszym zbłądzeniu. Gdy odczuwamy miłość osoby kochanej, mamy odwagę przejść przez cierpienie, gdyż ono krzyczy osamotnieniem. Pamiętamy te słowa z krzyża: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? I za tym wyznaniem wiary w Jezusa postępuje męczeństwo, czas dojrzewania w wierze. Każdy chrześcijanin to jest męczennik. Oczywiście nie krwawy, ale to jest to białe męczeństwo, bo wyznawanie wiary wymaga odwagi, wymaga narażenia się, wymaga stanięcia przed tymi, którzy w żaden sposób nie będą podzielali moich poglądów. Męczeństwo jest dojrzewaniem do nieba. Kto wierzy Panu Bogu, będzie musiał wiele wycierpieć. I my cierpimy, dlatego że wierzymy. I w męczeństwie Jezus spotyka się z odrzuceniem przez własny naród, z ucieczką uczniów, którzy często trzymają się z daleka od Niego. Jak człowiek nie chce cierpieć, to się trzyma z daleka od Boga, od Kościoła, od modlitwy. Z daleka. Ale każdy człowiek
jest zagospodarowane przez określone wartości albo antywartości. Albo Bóg mnie najmie do pracy w swojej winnicy, albo najmie mnie zły duch. Dlatego tak ważną rolę odgrywa to, na czyjej służbie ja się teraz znajduję. Coś musi zostać w człowieku zabite, co jest jedynie jego pewnością, a nie pewnością wiary. Wiara doprowadza nas powoli do uwalniania się od przywiązania, od tego wszystkiego, co spotykamy na tej ziemi. Pomóc mogą ci, którzy zgadzają się na cierpienie i odrzucenie. My znajdujemy zawsze przyjaciół wśród tych, którzy potrafią cierpieć, bo oni więcej rozumieją z życia. Potrzebna nam jest silna miłość, by nie zrezygnować z drogi raz obranej, szczególnie wtedy, kiedy piętrzą się przed nami przeszkody. Gdy ludzie modlą się razem, mogą stawiać sobie nawzajem trudne pytania. Jakie pytania stawia mi Jezus? O co ja pytam mojego Pana?